2016 roku El Chapo był na ustach wszystkich. Od gangsterów przez polityków aż po show biznes. W krótkim czasie od pierwszego aresztowania narkotykowy baron stał się najpotężniejszym przestępcą Meksyku. Ten pseudonim znał każdy. Nie zdawał sobie jednak sprawy, że za niespełna kilka dni jego bajkowe życie zostanie zmienione w dramat, a wszystko przez najbliższych mu ludzi. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera urodził się 4 kwietnia 1957 roku w niewielkiej mieścinie La Tuna de Badriguato w stanie Sinaloa. Dzieciństwo Guzmana już od młodych lat było określone i skazane na pracę rolną. Jego ojciec bowiem zajmował się uprawą fasoli oraz pasterstwem bydła. Jako dziecko zarabiał na własne potrzeby, sprzedając kradzione pomarańcze z upraw. Jednakże wpływ ojca na młodego Joaquina był tak duży, że w trzeciej klasie porzucił on szkołę, by pomóc mu utrzymać dom i rodzeństwo. W roku 1970 w domu Guzmanów pojawił się Pedro Aviles Perez, znany jako El León de la Sierra, co w wolnym tłumaczeniu oznaczało lew z gór. Był on wujem Joaquina oraz twórcą lokalnej siatki szmuglerskiej, trudniącej się przemytem konopi i maku do stolicy stanu Sinaloa, a później na północ kraju. Zaproponował Guzmanom odstąpienie od upraw fasoli i zajmowanie się bydłem na rzecz konopi i maku, na które w Stanach Zjednoczonych występował olbrzymi popyt. Zaangażowana rodzina w nowe przedsięwzięcie zyskiwała nie tylko znaczący profit, ale również uznanie lokalnej społeczności. Pewnego dnia, gdy wuj ujrzał Joaquina, który od reszty rodziny i rówieśników wyróżniał się niewielkim wzrostem i niedowagą, nazwał go El Chapo, co oznacza mały, a ten pseudonim pozostał przy nim przez cały okres jego kariery przestępczej. Dzięki współpracy z Pedro Aviles Perezem, rodzina Guzmanów wzbogacała się, lecz większość funduszów, które uzyskiwała z nielegalnych interesów, była trwoniona przez ojca El Chapo na alkohol i prostytutki. W 1972 roku El Chapo postanowił więc działać na własny rachunek, a do tego przedsięwzięcia zaangażował swoich bliskich kuzynów. Bracia Beltrán Leyva z La Palma, czyli Carlos, Arturo, Hector oraz Alfredo wraz z El Chapo Guzmanem stworzyli w paśmie górskim dzielącym La Tuna i La Palma własną plantację konopi. Informacje o prowadzonym interesie trafiły do wuja Guzmana, który widząc ambicje młodego El Chapo lub Chapito, jak lubił go nazywać, zaproponował mu udział w jego siatce przestępczej, do której chętnie El Chapo przystąpił. Tym samym od roku 1974 17-letni El Chapo został wyróżniony i rozpoczął proces pracowania nad własnym nazwiskiem w świecie przestępczym. Po dołączeniu do organizacji wuja, El Chapo poznał nie tylko tajniki, ale również strukturę panującą w grupie. Zaprzyjaźnił się z Hectorem Luisem Palmą Salazarem, nazywanym jako El Güero, co w wolnym tłumaczeniu oznacza biały. El Güero był człowiekiem Miguela Angela Felixa Gallardo, nazywanego El Padrino, czyli ojciec chrzestny. Felix Gallardo oraz Aviles Perez byli współpracownikami. Razem zarządzali organizacją. W późniejszym czasie organizacja zainwestowała w flotę lotniczą, w co Pedro Aviles Perez zaangażował El Chapo. Jego instynkt przywódczy pokazał, że jest on świetnym liderem i menadżerem. W tym samym czasie rząd Stanów Zjednoczonych zaangażował się w walkę z epidemią heroiny, która zalewała ulice i pochłaniała w uzależnienie młodych ludzi.
Jako priorytet wyznaczyli walkę z dystrybutorami, co oznaczało jedno – wojnę. Początek walki z policją i rządem rozpoczął się w roku 1977, a jego eskalacja miała miejsce rok później. Wówczas nastąpiła zasadzka na jednego z liderów organizacji, Pedro Avileza Pereza. Strzelanina trwała blisko godziny. Przeważające oddziały policji i wojska pokonały oponentów, a sam Aviles Perez poniósł śmierć. Po śmierci Pedro Aviles Pereza, wuja i jednocześnie szefa El Chapo, niekwestionowanym liderem organizacji stał się Miguel Ángel Félix Gallardo. Przeniósł się on wraz z najbliższymi mu ludźmi do miejscowości Guadalajary w stanie Jalisco i stamtąd dowodził rozległej w interesach siatce przemytników nazwanej kartelem z Guadalajary. Interesy wuja przyjął El Chapo, stając się jednocześnie człowiekiem El Padrino. To właśnie dzięki tej znajomości El Chapo zyskał najwięcej i rozwinął swój interes. Wraz z El Güero Palmo Salazarem oraz Ismaelem Zambadą, znanym jako El Mayo, czyli Mocny, zajmował się interesami w stanie Sinaloa. W 1984 roku siła organizacji rosła, jednocześnie wzbogacając kieszeń El Chapo. Jego operacje i strategie pozwalały na rozwinięcie szlaków przemytniczych. W tym samym roku nad kartelem z Guadalajary stanęły ciemne chmury. W organizacji doszło do podejrzeń o współpracę. Wielkie pole uprawy konopi w Tijuana, nazwane Rancho Buffalo, liczące 540 hektarów, zostało zlokalizowane i zniszczone przez służby wojskowe. Według informacji policji, w tym samym czasie, w tym miejscu miał znajdować się El Chapo, czekający na spotkanie z niejakim Kiki. Kiki, a mianowicie Enrique Kiki Camarena Salazar, był współpracownikiem kartelu z Guadalajary, blisko pracującym z Rafaelem Caro Quintero, znanym jako El Príncipe, czyli książę. Nie wiadomo jakimi źródłami, ale informacja o zdradzie Kikiego trafiła do gangsterów, a ci porwali go, następnie torturowali blisko 30 godzin, by poznać prawdę. Podczas tortur dowiedzieli się, że Kiki Camarena to tak naprawdę agent amerykańskich służb DEA rozpracowujących kartę z Guadalajary. Winałem porwania i tortur było morderstwo agenta DEA. Po tym morderstwie nastąpiły strzelaniny i aresztowania pomiędzy członkami kartelu z Guadalajary a oddziałem wojsk amerykańskich przy współpracy z oddziałem wojsk meksykańskich, co zakończyło się finalnie aresztowaniem Miguela Ángela Félix Gallardo oraz jego bliskich współpracowników Rafaela Caro Quintero oraz Ernesto Fonesca Carrillo, znanego jako Don Neto. Po aresztowaniach wśród byłych ludzi El Padrino nastąpił rozłam i podział terytorialny. Stan Tijuana został przyjęty przez najbliższych kuzynów dawnego bossa, mianowicie rodzinę Arellano Félix, czyli braci Benjamina El Seniora, czyli starszego, oraz Ramona El Coloresa, czyli kolorowy, nabierając nazwę Cartel z Tijuana lub CDT. Stan Tijuana przyjął Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, czyli wicekról. Stan Guadalajara przyjął Miguel Caro Quintero, Don Miguel, tworząc Cartel Sonora lub Sonora Corita. Natomiast stan Sinaloa przyjął El Chapo wraz z El Güero oraz El Mayo, tworząc kartel Sinaloa lub CDS. Początkowo wszystkie odłamy działały wspólnie w interesie przemytniczym. Pokój trwał do 1989 roku, w którym to skazano El Padrino, a ten w ramach wytypowania swojego następcy skazał El Seniora Arellano Félix. To natomiast nie spodobało się pozostałym, a szczególnie triumviratowi Sinaloa. Wojna rozpoczęła się w momencie, gdy El Chapo wysłał na rozmowy pokojowe do braci Arellano Félix swojego człowieka, Armando Lopeza, zwanego El Rayo. Ten został zamordowany, a w przeciągu kilku dni zamordowano również jego rodzinę i kuzynów. W niedługim czasie bracia Arellano Félix zwerbowali lokalnego dealera z Wenezueli o imieniu Enrique Rafael Clavel Moreno w celu uwiedzenia i wyciągnięcia informacji od żony El Güero Palma Salazara. Konspiracja udała się, a finalnie żona gangstera została zamordowana. Jej głowa została wysłana na adres El Güero wraz z nagraniem na kasecie VHS, gdzie jego dwójka dzieci została zrzucona z klifu. W czasie wojny były dwa nieudane zamachy na El Chapo oraz El Güero, a także dwa nieudane zamachy na braci Arellano Félix. Wojna trwała do 1993 roku i pochłonęła blisko 200 osób, a ostatnią z nich był kardynał Juan Jesús Posadas Ocampo. To, co łączyło kardynała El Chapo, był samochód, którymi się poruszali, mianowicie Mercury Grand Marquis, i ten samochód był powodem zamachu. Grupa zabójców źle zidentyfikowała pasażera pojazdu na podstawie wcześniejszych informacji o tym, że na lotnisku w Guadalajarze ma wylądować samolot, na którego pokładzie miał znajdować się El Chapo.
Informacje o ruchach El Chapo nie były błędne, bowiem Guzman znajdował się w tym samym czasie na lotnisku, lecz o egzekucji na kardynale dowiedział się w trakcie opuszczenia samolotu. Momentalnie zniknął i zaczął się ukrywać. El Chapo zniknął z życia publicznego i ukrywał się. W końcu szczęście się od niego odwróciło. Pod fałszywym imieniem i nazwiskiem Jorge Ramos Perez podróżował pomiędzy różnymi miastami, aż w końcu został schwytany w Gwatemali. Zatrzymanie El Chapo obiło się echem w mediach. Był to rok 1993. Walka meksykańskiego rządu z królami przemytu miała już charakter publiczny, nieco propagandowy. El Chapo był jednym z pierwszych bossów, którego ostentacyjnie przed skazaniem pokazano mediom krajowym, ale również w Ameryce Północnej. Umieszczono go w Altiplano i osadzono na 20 lat. Zakrat wytypował swoich następców. Byli to kuzyni, bracia Beltran Leyva, którzy lojalnie reprezentowali jego interesy. Dobywał karę, w 1995 roku schwytano jego współpracownika i drugiego z liderów kartelu Sinaloa, El Güero. Od tego momentu El Chapo stał się niekwestionowanym liderem potężnego konsorcjum, jakim jest kartel Sinaloa. El Chapo uśpił władzę Meksyku i Stanów Zjednoczonych swoją odsiadką, jednakże miał plan ucieczki z więzienia. Zrealizował to w 2001 roku. Opłacając strażnika więziennego, ukrył się w wózku transportowym. Strażnik przetransportował go z celi aż do swojego prywatnego samochodu, po czym wywiózł do miejsca kryjówki. Gdy kuzyni El Chapo, bracia Beltran Leyva, byli wdrożeni w działania kartelu i znali techniki i możliwości przemytnicze, postanowili działać niezależnie od swoich mocodawców, współpracując z organizacjami, z którymi kartel Sinaloa był skonfliktowany, w tym w szczególności z Los Zetas, jednocześnie poddając wątpliwość władzy El Chapo. To spowodowało eskalujący konflikt, który przerodził się w wojnę, a finalnie w odseparowanie więzów krwi. Bracia Beltran Leyva stworzyli własną organizację, nazywaną kartelem Beltran Leyva lub inaczej Cartel de los Beltran Leyva. El Chapo utrzymywał kontakt ze swoimi największymi współpracownikami, szczególnie z hurtownikami ze Stanów Zjednoczonych. Jednymi z nich byli bliźniacy Flores, Margarito i Pedro. Byli oni ulubieńcami El Chapo, a ich znajomość była tak zażyła, że ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości Margarito razem ze swoją żoną Valerie żył wraz z Guzmanem w jego rezydencji. Ukrywający się El Chapo żył ze swoją czwartą żoną, Emmą Coronel Asipuro, bratanicą swojego wspólnika Nacho Coronela, w Triangulo Dorado, czyli złotym kręgu, które otaczało miasto Sinaloa, Durango oraz Tijuana. To upodobanie do złotego kręgu zgubiło go. 15 lutego 2014 roku obserwacja wojsk meksykańskich zidentyfikowała El Chapo na imprezie rodzinnej El Mayo. Wówczas śledzili go dronami wojskowymi do miejsca, gdzie się ukrywał. Mając te informacje, wojsko meksykańskie przy pomocy wojsk amerykańskich 22 lutego 2014 roku zrobiło nalot na hotel w rejonie Mazatlan. Aresztowano wówczas El Chapo i jego czwartą żonę. Na miejscu były również ich dwie córeczki. W szybkim czasie do social mediów trafił film z tej akcji, a meksykański prezydent Enrique Peña Nieto oznajmił, że nastąpi szybka ekstradycja El Chapo do Stanów Zjednoczonych w celu uniknięcia powtórki z roku 1993. Guzman został osadzony w tym samym więzieniu, z którego już raz uciekł, czyli w Altiplano. Dokładnie 11 lipca 2015 roku Guzman zniknął. Nagrania z kamer w celi zanotowały, jak El Chapo o godzinie 20:52 wchodzi do kącika sanitarnego, po czym kuca i już nie pojawia się. Okazało się, że jego ludzie wydrążyli tunel, który mierzył blisko 1,5 km, posiadał szyb wentylacyjny, oświetlenie, szyny, po których poruszał się pojazd, a także awaryjny korytarz w razie namierzenia konspiracji. Te same korytarze w późniejszych latach staną się domeną przerzutu kontrabandy pomiędzy granicami obu krajów.
Ponownie El Chapo stał się wolnym człowiekiem, który zadrwił z systemu. W samym roku, gdy El Chapo oszukał ponownie system, zdobył szeroki rozgłos. Nagranie z zatrzymania stało się wiralem. Każdy powtarzał jego pseudonim, idealizując go, tworząc wokół niego jeszcze większą otoczkę, a przy tym nadając tajemniczość jego personie. Była to niechciana na pewno przez Guzmana atencja, ale stała się nieunikniona z racji poczynań, których dokonał. Powstawały piosenki, filmy, ubrania, biżuteria. El Chapo w tym samym czasie podróżował w celu uniknięcia ponownego aresztowania. Wiadome jest, że spotykał się z przedstawicielami organizacji paramilitarnej FARC, przedstawicielami legendarnego kolumbijskiego kartelu Cali, ale odważył się również na spotkanie z reporterami. Był to jego pierwszy, a zarazem jedyny wywiad, którego udzielił. Spotkał się z prezenterką telewizyjną Kate Del Castillo oraz aktorem Seanem Pennem w 2016 roku. Całość ukazana została na nagraniu, gdzie Guzman dumnie mówi o swoim życiu, o kodeksie postępowania, o tym, jak stał się słynnym El Chapo. Do roku 2016 El Chapo był na językach wszystkich, w każdym kraju. Nie wiedział jednak, że DEA i rząd meksykański planują raz na dobre zakończyć jego działalność, mając w rękach prawdziwego asa. Por estar libre y por la presión que hay hacia usted, de que lo busca. Bueno, por estar libre, pues feliz, porque la libertad es muy bonita. Y la presión, pues, para mí es normal porque tengo algunos años que he andado cuidándome en ciertas ciudades. Y no siento algo que me lastime mi salud ni mi mente. Me siento bien. To właśnie 8 stycznia 2016 roku został namierzony w miejscowości Los Mochis w stanie Sinaloa przez meksykańskie wojsko przy asyście amerykańskich służb. Gdy służby przygotowywały szturm na jego lokację, nastąpiła strzelanina pomiędzy wojskiem a ludźmi El Chapo, a on sam próbował uciekać specjalnie przygotowanym tunelem. Zatrzymano go dopiero 20 km dalej, w miejscowości Juan José Ríos. Wraz z nim zatrzymano jego najbliższego współpracownika, Orso Ivana Costellum Cruza, znanego jako El Cholo. Przetransportowano go po raz trzeci do tego samego więzienia, z którego dwukrotnie uciekał, Altiplano. Oficjalnie ekstradytowany 19 stycznia do Stanów Zjednoczonych El Chapo, był poszukiwany przez 6 stanów w celu realizacji procesów karno-sądowych. Finalnie został osadzony w Metropolitan Correct Center w Nowym Jorku, w którym 20 stycznia został uznany za niewinnego wszystkich 17 podejrzanych przestępstw. Informacja wywołała skandal, a prokuratorzy złożyli wnioski odwoławcze. Prokuratorzy szykowali asa w postaci jego dawnych współpracowników. Pierwszym z nich byli bliźniacy Flores. Margarito Flores w trakcie prowadzenia rozmów z El Chapo nagrywał je. Nie znaleziono powodu nagrań tych rozmów. Można jedynie snuć domysły, że chodziło o zabezpieczenie się przed wieloletnim wyrokiem i doprowadzenie do ugody z prokuratorem w razie wpadki przy własnych interesach. Rozmowy były prowadzone w języku hiszpańskim. Dodatkowo rozmówcy posługiwali się specjalnym kodem. Podczas rozprawy 20 listopada 2017 roku Margarito i Pedro Flores, powołani na świadków koronnych w sprawie, opowiadali o interesach z El Chapo, które prowadzili już od roku 2002. Podczas kolejnych rozpraw wyłoniono kolejnego asa. Był nim syn El Mayo, Vicente Zambada Niebla, znany jako El Vicentilo, który po przyjęciu ugody z prokuratorem 8 listopada 2018 roku zeznawał przeciwko El Chapo. Opowiedział swoją rolę w strukturach kartelu Sinaloa jako logistyka, a także o roli przywódczej El Chapo. Usted vio cómo fue el final de la vida de Escobar. Usted cómo ve su final de esta actividad, futuro, cómo ve usted cómo se ve en el futuro de esta vida. ¿Cómo termina? Creo que sé que un día me voy a morir, espero que sea muerte natural.
31 stycznia 2019 roku proces dobiegł końca. Przysięgli, którzy występowali w procesie jako niejawni, wydali werdykt – winny. El Chapo został skazany na dożywocie plus 30 lat oraz zajęcie mienia w wysokości blisko 13 miliardów dolarów. W przeciągu doby został przetransportowany do więzienia o zaostrzonym rygorze we Florence w stanie Colorado, gdzie jest monitorowany przez 24 godziny. Jego żona, Emma Coronel, przyjęła ugodę z prokuratorem 6 czerwca 2021 roku i została skazana na 3 lata za pomoc w ucieczce z 2015 roku oraz kwestie księgowe w kartelu Sinaloa. Rolę oraz wpływy po El Chapo przejęli jego synowie. Ivan Archivaldo, znany jako El Chapito, czyli malutki, Jesus Alfredo, znany jako El Gordo, czyli gruby, oraz Ovidio, znany jako El Raton, czyli mysz. Na trzech synów El Chapo mówiono Los Chapitos, a ich szeregi zasili ludzie wierni El Chapo. Jako główny cel obrali El Mayo, którego oskarżyli o zdradę ich ojca. Wojna w szeregach kartelu Sinaloa trwa do dziś, choć niekwestionowanym liderem pozostaje El Mayo Zambada, który stał się numerem 2 na liście poszukiwanych narkobaronów. Aktualnie kartel Sinaloa stracił potęgę, jaką posiadał jeszcze dekadę temu, kosztem znacznie potężniejszego kartelu z Jalisco, nazywanego Cartel de Jalisco Nueva Generación, którego liderem jest aktualny numer 1 na listach DEA El Mencho.